Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję interaktywnej pandy. Panda jest dość duża. Zobaczcie. Do ręki. Jest naprawdę dużych rozmiarów. Nie jest taka lekka, bo w środku niej kryje się mechanizm, dzięki któremu z pandą można się bawić. W zestawie z pandą mamy butelkę oraz liść bambusa. Musimy pandę położyć. Tutaj kryje się pod jej pupką. W jej pupce kryje się mechanizm. I mamy tutaj włącznik. Słyszycie, panda nam zagadała. Zakleimy jej pupkę. No, panda jest ogółem cała pluszowa. Panda, co ty robisz? No właśnie, panda jest całkowicie pluszowa, ale tak jak już mówiłam, jest dość ciężka, ponieważ kryje się w niej mechanizm zarówno w głowie, jak i tutaj wszędzie. Panda jest interaktywna, widzieliście, ona mruga oczami. Znowu. Otwiera buzię, mruga oczami. No, otwierasz buźkę? Nie. Tak. Panda jest zmęczona. Możemy ją nakarmić. I możemy dać jej bambus. Jak zostawimy pandę, to ona będzie nas zagadywać. Będzie wydawać dźwięki co jakiś czas. A jak nie będziemy na nie reagować, to panda się uśpi. Czyli przejdzie w tryb czuwania. Jest takim, można powiedzieć, domowym zwierzątkiem w trochę innej wersji. O, już jest śpiąca. No właśnie, uśpi nam się teraz, gdy nie będziemy nic z nią robić. No i dobranoc, panie panda. Panda poszła spać. Panda ma też jakiś taki czujnik, gdy jest dłużej sama w pokoju i nie jest wyłączona, tylko w trybie czuwania, to później nam się ona włącza, zagaduje, wydaje różne dźwięki. Ona daje buziaki. Możemy ją głaskać, możemy pandę łaskotać i może obudzimy ją sobie. O, nawet nie trzeba było nic jej dawać. Dała buziaka. No. Panda się uroczo śmieje. No i tak to tutaj nam wygląda. Jest to zdecydowanie fajna zabawka dla miłośników pand, bo możemy się zaopiekować takim maluszkiem uroczym. Ups, panda. No właśnie, panda puszcza bąki, panda psika, panda nawet chrapie od czasu do czasu. Znowu nam tutaj już znudzona siedzi, bo nikt się nią nie zajmuje, a panda bardzo lubi, gdy się z nią bawi, gdy się ją karmi, gdy się ją łaskocze, więc panda znowu pójdzie spać. Także nie będziemy może już jej przeszkadzać, niech sobie zaśnie, a ja Was zapraszam na blog, tam co nieco o pandzie będzie również napisane, w opisie do filmu jest link do bloga. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.